z Twoich rąk żyjemy. Bądź naszymi pracujemy, z Ciebie płynność mnie warowa. My zbieramy swego wola, z Ciebie płynność mnie warowa. My zbieramy swego wola. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. W tym darze najświętszej ofiary polecam dobrą Bogu i modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Marcin, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie i dziękujemy za okazaną pomoc. Za zmarłych rodziców Julię i Ferdynanda Kołodziej, braci Henryka i Zbigniewa. Ksiądz Michał, za zmarłych rodziców Wojciecha i Marię Niklewicz oraz zmarłych krewnych z obu stron. Ksiądz Piotr, za świętej pamięci Zofię i Jakuba Siedlarz oraz za zmarłego Błażeja Chochołek. Ja natomiast, jako msza święta dożynkowa, dziękczynna, z podziękowaniem za tegoroczne plony, msza święta ofiarowana od zarządu pracowników i wszystkich działkowców rodzinnych ogrodów działkowych Odra w Opolu. To zawsze jest ważne, siostry i bracia, byśmy wobec Boga stawali nie tylko w doświadczeniu prośby, ale także i ufnego dziękczynienia. A mamy za co dziękować. Nie tylko za piękno otaczający nas świat, nie tylko za łaskę i dar życia, ale także za wszystko to, co pomaga nam w codzienności życia budować wspólnotę. To, co pomaga nam czuć w doświadczeniu trudów jako wsparcie, jako nadzieję, jako siłę pośród codzienności życia. Niech Pan będzie z nami, a Jego łaska będzie umocnieniem. Zaś we wszystkich słabościach prośmy Boga o Jego miłosierdzie. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładziesz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Boże Wszechświat, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruinę. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja. Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie.
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł mu robić wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. List pasterski Episkopatu Polski z okazji 13 tygodnia wychowania. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę Piotrowi, że nie myśli po Bożemu, lecz po ludzku. Zaś święty Paweł w odczytanym fragmencie listu do Rzymian kieruje do nas wezwanie: przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. W obu tych tekstach obecny jest apel, abyśmy w naszym myśleniu i podejmowanych decyzjach rozeznawali wolę Boga wobec nas żyjących w określonym momencie dziejów świata i Kościoła. Bez wątpienia tym, co służy rozeznaniu, jest wspólnota. Ileż mamy okazji, aby ćwiczyć się w budowaniu dojrzałych relacji z bliźnimi w środowisku domu rodzinnego, szkoły czy parafii. Niech motywem do realizacji tego zadania będą słowa świętej matki Teresy z Kalkuty. Pokój i wojna zaczynają się w domu. Jeśli naprawdę pragniemy pokoju na świecie, zacznijmy od wzajemnej miłości w naszych własnych rodzinach. W nawiązaniu dojrzałych relacji z bliźnimi, począwszy od życia w rodzinie, w ojczyźnie i wreszcie wśród braci i sióstr z innych części świata, konieczna jest zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości. Wynika ona z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego, która staje się ważnym zadaniem w kształtowaniu postawy aktywnego uczestniczenia w jej życiu. Temu bez wątpienia służy umiejętność wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i słuchania siebie nawzajem. Powinniśmy wziąć sobie do serca wezwanie, by wysłuchiwać tych, którzy myślą inaczej niż my, a także pamiętać, że Bóg często przemawia głosami osób łatwo wykluczanych, odrzucanych lub pomijanych. A taka postawa prowadzi nas do potrzeby dzielenia się tymi doświadczeniami z innymi i ma być pomocą w lepszym wypełnianiu misji głoszenia Ewangelii całemu światu. Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii. Inicjatywa Tygodnia Wychowania jest obecna w życiu duszpasterskim Kościoła w Polsce już od 13 lat i staje się zachętą dla nas wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione były wokół problematyki wychowania i były też odpowiedzią na wyraźny znak czasu, na czas wspólnego rozeznawania, w jaki sposób jako Kościół możemy stawać się coraz bardziej wspólnotą, co robić, byśmy mogli w niej uczestniczyć z większym zaangażowaniem i jakie kroki podjąć, aby ta wspólnota była żywa i rodziła nowych ewangelizatorów, przyjmijcie nasze pasterskie błogosławieństwo. Podpisali kardynałowie, arcybiskupi i biskupi.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, którym mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Dobremu Panu Bogu powierzajmy wszystkie nasze intencje. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby przez głoszenie Słowa Bożego prowadzili lud do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby oparte na wzajemnej miłości i szacunku stanowiły solidny fundament dla społeczeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za uczniów, nauczycieli, katechetów, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny, aby zdobywając wiedzę i nowe umiejętności, potrafili je wykorzystywać w życiu codziennym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się w intencjach tej mszy świętej z podziękowaniem za tegoroczne plony. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za wszystkich naszych drogich zmarłych, za świętej pamięci Zofię i Jakuba Siedlarz oraz zmarłego Błażeja Chochołek, za zmarłych rodziców Wojciecha i Marią Niklewicz oraz zmarłych krewnych z obu stron, za zmarłych rodziców Julię i Ferdynanda Kołodzień, zmarłych braci Henryka i Zbigniewa, aby im wszystkim dobry i miłosierny Pan przebaczył grzechy i wprowadził do raju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się także za nas, abyśmy mieli siłę do życia zgodnego z dziesięciorgiem przekazań Bożych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boski Zbawicielu, bądź uwielbiony za łaski, którymi nas obdarowujesz każdego dnia. Tobie chwała na wieki wieku. Amen. Wszystko daję dziś.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ta najświętsza ofiara zawsze nam udziela łaski zbawiennej, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów i świętych wielbimy Ciebie wołając. Święty, Pan zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Umiłowani jako wspólnota dzieci Bożych, wznieśmy nasze ufne modlitwy do naszego Ojca, który jest w niebie, dziękując za chleb powszedni, dziękując za to, że nieustannie błogosławi trudowi pracy naszej. Panie, umacniaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz kościele. O pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz na nowo i przygarni, byśmy jedną stali się rodziną. Na ramiona swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebu wspólną drogą. Na ramiona swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebu wspólną drogą. Za wszelki dar chleba, za wszelki owoc, wszelkie warzywo, by Boża łaska wciąż towarzyszyła życiu naszemu. Wyśpiewajmy Bogu dziękczynne. Te Deum laudamus. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios znamy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie morze niebiosy, cherubie, serafinowie, ślubie czyste pieśni głosy. Święty, święty, święty,
Wstęczeni po Boża zjawy, zjaw swą litość życiu cały, tym, co rzeczą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w siostrach i braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas walcem, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieski, zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Usiądźcie, moi drodzy, jeszcze na chwilkę, nasze kilka ogłoszeń. Dziś już oficjalnie bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie księdza Michała Krupę i księdza Piotra Wale, naszych nowych wikarych. Cieszymy się ich obecnością. Prawdę powiedziawszy, moi drodzy, to już ostatni rok, kiedy będziemy w takim koplecie, czyli czterech kapłanów w naszej parafii. Od przyszłego roku będą zmiany, będzie nas tylko trzech, ale to potem będzie jeszcze ogłoszone. No niestety musimy się przygotować do takiej rzeczywistości. Natomiast jeszcze Bogu dziękujemy, że możemy być w pełni. Życzymy oczywiście nowym kapłanom wielu Bożych łask, obfitości. Przede wszystkim, by tutaj w naszej rodzinie parafialnej czuli się po prostu jak najlepiej i tego z całego serca życzymy. Kolekta przeznaczona dzisiaj jest na seminarium duchowne w Opolu. W poniedziałek po mszy wieczornej w salce pod kościołem spotkanie grupy modlitewnej Legion Maryi. W środę zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Bożej i mszę świętą. Powracamy na te uroczystości środowe do kaplicy Matki Bożej Nieustącej Pomocy. Tego też dnia, panowie, zapraszamy do wspólnej męskiej modlitwy o godzinie 19:00. W czwartek msza święta szkolna. Zapraszamy wszystkie dzieci na mszę świętą o 16:30. Prosimy, aby najmłodsi szczególnie przynieśli ze sobą wyprawki szkolne w celu ich poświęcenia. W piątek nauka przedchrzcielna w dolnej części kościoła 18:45. Już dziś pragniemy serdecznie zaprosić na pierwsze spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, które odbędzie się w sobotę 16 września po mszy świętej wieczornej tu w naszym kościele. W miarę możliwości bardzo prosimy, aby rodzice przynieśli ze sobą na to spotkanie świadectwa chrztu dziecka, które będzie w tym roku przystępować do pierwszej komunii świętej. Powstańmy teraz i pomódlmy się za tych, którzy w minionym tygodniu odeszli od nas do wieczności. A są to świętej pamięci pani Barbara Kunkiel, przeżywszy lat 80 z ulicy Koszyka, pan Dymitr Wust, przeżywszy lat 90 z ulicy Dambonia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać za wspólnotę Eucharystii, Bóg zapłać za tę modlitwę, niech dobry Bóg błogosławi. Dziękujemy jak co roku naszym działkowiczom za tą niezwykłą przeświętą dziękczynną i za przyniesione dary na stół plebanijny. Niech dobry Bóg błogosławi waszej działalności, aby te piękne zielone płuca nieustannie przypominały nam o jakże potrzebnym doświadczeniu piękna przyrody i we wszystkim szacunku wobec każdego życia. A dobry Bóg niech nas wszystkich błogosławi i ma w swojej opiece. Wam, drogie dzieci, wam, droga młodzieży, wam, drodzy nauczyciele, wychowawcy, katecheci, dużo siły na ten rozpoczynający się nowy rok szkolny. Niech dobry Bóg także i was błogosławieństwem umocni, a łaska Ducha Świętego niech prowadzi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba, to nasz los. Błogosław święta Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani. On naszym królem, on nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani. On naszym królem, on nasz Pan. My chcemy Boga w rodzinkole, w troskach rodziców, dziadek zna. My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dnia. Błogosław święta Pani.